Muszę powiedzieć, że stęskniłem się za wami. I must say that I have missed you. Nie było mnie tu już chyba ze dwa tygodnie, co najmniej. I have not been here for at least 2 weeks. I zdecydowanie cieszę się, że mogę spędzić ten sabat tutaj w społeczności naszego zboru. And I'm so glad that I'm able to spend this Sabbath here together with in the church. Chciałbym podzielić się dzisiaj z wami z tego tytułu, że cały temat miesiąca w maju to jest ewangelizacja. Due to the fact that this whole month of May we'll be talking about missionary work. Chciałbym podzielić się czymś, co jedna z tych pieśni, które tutaj słyszeliśmy, zawierała. I would like to share with something that one of the songs that was sang here had contained. Chcę wzrastać w Bogu. I want to grow in God. Wzrastanie w Bogu. The growth in God. Jest powiązane z małymi osobami, które wzrastają, i z tymi starszymi, z wszystkimi. It is tied up with the young people that are growing up in God and with everyone else, with all. Nawet z tytanami wiary, takimi jak Eliasz, o którym dzisiaj studiowaliśmy w lekcji szkoły sobotniej. Even with titans of faith like Elijah, whom we have studied this week's today's Sabbath school lesson. Wzrastanie w Bogu jest nieodzowną cechą społeczności, bycia w bliskim kontakcie z Nim. Growing in God is an integral part of growing up and being with Him. Każdy z nas. Every one of us. I nie tylko będziemy z Nim wzrastać tutaj na ziemi. And not only will we be growing with Him here on earth. Ale będziemy wzrastać przez całą wieczność, ucząc się, kim On jest. But we will be growing through the whole eternity, learning who He is. Jest to niesamowity koncept. It's an amazing concept. Ale Biblia w taki sposób właśnie to oddaje. But the Bible presents it in such a way. Wiecie, chciałbym wam mówić o wzroście i ewangelizacji, ponieważ Bóg uczył mnie czegoś, z czym chciałem się z wami podzielić w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I would like to talk to you about growth because God has been teaching me something in the last few months and I'd like to share that with you. Pewnego razu pojechałem do jednego tutaj ze zborów w Hillsville. One day I went to a church in Hillsville. I to była sobota i tam poproszono mnie, żebym usługiwał właśnie Słowem Bożym. And it was a Sabbath and I was asked to preach the word of God there. I zaakceptowałem z radością, bardzo lubię jechać, zobaczyć nowe zbory, nowe miejsca. I was so glad because I like to go to new places, visit new churches. I tam było to malutki zbór, może akurat gdy ja tam byłem około 15-20 osób, może 30. It was a small church and there were only about perhaps 15 or 30 people up there. Ale kiedy rano przyjechałem, okazało się w szkole sobotniej dla dzieci, że jedną z tych osób jest zupełnie nowa osoba, która przyszła i odwiedziła ten zbór z jakąś kobietą, która po prostu przyprowadziła tego chłopaka do zboru. And as it turned out, at the Sabbath school kids class, there was a young man there that was there for the very first time. Dowiedziałem się, że jego imię to jest Joshua. I found out his name was Joshua. I rozmawiałem z nich o różnych biblijnych sprawach. And I spoke to them about many biblical themes. Dowiedziałem się, że jest buddystą. I found out that he's a Buddhist. I poszukuje Boga. And he's searching for God. Bardzo zaangażowany w sprawy New Age i takiego rozwoju duchowego. He's heavily involved in the matter of New Age and the whole development of his spirituality. I rozmawialiśmy o duchowości. And we spoke about that. I później, kiedy lekcja szkoły sobotniej skończyła się, szczególnie dla dzieci, a ja podczas tej lekcji właśnie z nimi rozmawiałem. And later on, when the Sabbath school had finished and during Sabbath school I spoke to him on that subject. Miałem kazanie i wydaje mi się tak wszystko bardzo fajnie wyszło. And I preached a sermon and I felt that everything went very well. No i ludzie mówili, cieszymy się, że tu przyjechałeś, przyjedź jeszcze raz. A bardzo cieszyliśmy się z tego poselstwa, które słyszeliśmy. And the people said that we're glad that you're here, we're really happy that you came and visit us, and please do it again. Byłem bardzo zbudowany całym tym sabbatem. I was really uplifted by the whole Sabbath up there. I któregoś dnia później, znacie tego pastora, David Carey, mówi do mnie, Mariusz, czy ty wiesz, ty tam, kiedy przyjechałeś do mnie, rozmawiałeś z takim chłopakiem, Joshua się nazywał.
And later on, when I spoke to one of the pastors, David Carey, he said to me, you know, when you came to my church, you spoke to a little boy. His name was Joshua. Ja nie wiem, co ty mu powiedziałeś, ale on zdecydował się ochrzcić. I don't know what you have told him, but he had decided to get baptized. I wiecie, ja tak sobie pomyślałem. And that's what I thought. Well done. Bardzo dobrze. Very good. Dobrze, ale ci się naprawdę udało to wszystko zrobić, prawda? Everything just turned out so well. Może dobrze przygotowany byłeś. Perhaps you were prepared really well. I także możemy sobie powiedzieć, no jak fajnie, to tak zbudowany taki byłem. And you could say, well, everything went so well, so uplifted. Ale później po wielu tygodniach, a może było parę miesięcy, od tego czasu upłynęło. And later on, after a few weeks or perhaps several months. Akurat rozmawiałem, Joshua zadzwonił któregoś dnia do mnie i mówi, wiesz co, chciałbym się z tobą spotkać. Będę w Melbourne i chciałbym się z tobą spotkać. Mówię, no to świetnie, spotkajmy się. Przyjechał do mnie do domu. Joshua had called me and he said, listen, I'm going to be in Melbourne, I'd like to meet you. And then he came over to my home. I kiedy przyjechał do domu, no to ja pytam, Joshua, no dużo rzeczy się wydarzyło w twoim życiu. Kiedy cię ostatnio spotykałem, byłeś buddystą, a teraz rozumiem, że zaakceptowałeś Chrystusa w swoim życiu. Chwała Panu, fantastycznie. Wiecie, tak sobie myślę, no powiedz mi, co tam, jak to się wydarzyło, powiedz mi, spodziewając się, że coś powie, prawda, że takie kazanie dobre powiedziałem, że naprawdę jeszcze będę się lepiej czuł może. And then I said to him, well, hi Joshua, so many things have happened in your life. Tell me how it happened. And I was expecting him to say that I preached a particularly good sermon and I've done such a wonderful work on him or I have touched him in a certain way. I kiedy rozmawiałem z nim na ten temat, and when I spoke to him on that subject, on mówi, słuchaj, niesamowita rzecz się wydarzyła. He said, listen, an incredible thing had happened. I opowiedział mi troszeczkę historię swojego życia. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjedzie, to sam podzieli się może tą historią. And he had told me a story of his life a little bit, and perhaps one day he'll come over here and share it with all of us. Tak swoją drogą, on studiuje razem w koledżu misyjnym, razem z Jonathanem z naszego zboru. And just as a footnote, he's studying together with Jonathan from our church in the missionary college. I kiedy tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy, and when we're sitting and talking, kiedy on opowiadał mi historię swojego życia, bo ja to dokładnie w szczegółach nie znałem, bo w kościele bardzo często, mając mało czasu, trudno jest dowiedzieć się wszystkich szczegółów. And when he was telling me the story of his life, because talking in church, you don't have time to find out all the details. I mówi, wiesz co, ja poszukiwałem duchowości. He said, yes, I was searching for spirituality. Szukałem czegoś, co jest bardzo ważne w moim życiu. Coś, co potrafi naprawdę zmienić mnie w środku, odmienić moje życie. I was searching for something that will touch my heart, change my life. I szukałem w różnych miejscach. And I was searching in many places. I pochodzę z kościoła katolickiego, a w końcu trafiłem do buddyzmu jako takiej ideologii, która w jakiś sposób przemawiała do mnie. I come from a Catholic church, however I ended up in Buddhism and this theology was touching me in somehow. Kiedy cię spotkałem, byłem w szkole buddyjskiej, w świątyni buddyjskiej. When I met you, I was studying at a Buddhist temple. I medytowałem, rozmyślałem właśnie o duchowych sprawach. And I was meditating, thinking about spiritual matters. I w jakiś sposób byłem zawsze przekonany, że coś, co jest na zewnątrz, chce mi się objawić, i numery tutaj dla mnie były bardzo ważne. And I was always convinced that something that's on the outside wants to reveal itself to me, and numbers were very important to me. Jeżeli coś, że w jakiś sposób ta duchowość czy coś, co jest na zewnątrz, chciało do mnie mówić przez numery, i dlatego też bardzo często, jak coś istotnego wydarzyło się w moim życiu, widziałem numer 3 albo w połączeniu z trójkami. And I always felt that this something was trying to speak to me, and usually through numbers, and number 3 seemed to be very important and predominant. I widziałem wtedy tablicę rejestracyjną 333 na przykład. And then I would see a registration plate which had 333 on it. Albo kiedy budzę się rano, widzę, że zegar jest 3:33. And when I wake up in the morning, I can see my clock and it says 3:33. Rozumiecie? Były to zbitki jakieś cyfrowe, które miały dla mnie niesamowite znaczenie. It was just a coincidence of numbers that had a great meaning to me. I kiedy rozmawiałem z tobą, wtedy w tej małej klasie szkoły sobotniej,
And when I was talking to you in that small Sabbath school class, pamiętasz, ty powiedziałeś, zaprosiłeś mnie do tego, żeby otworzyć Pismo Święte i Bóg ma dla mnie wiadomość. And you have asked me to open my the word of God, open my Bible because God has got a message to me. Ja mówiłem wam też, pamiętacie numer telefonu do Boga? And I said, do you remember, I've all told you before, do you know God's phone number? Jaki to jest numer? What is the number? Zgadza się, Jeremiasz 33:3. Jeremiah 33:3. Zgadza się, także i powiedziałem 33:3, kiedy ja mu to powiedziałem, mnie zamurowało wtedy, mówi. And he said, when I heard that 33:3, something as if it had hit me. Tam jest powiedziane, wołaj do mnie na całe gardło, oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. And it says there that call out to me and I will show you amazing things that you know nothing about. Wiecie, i wtedy uzmysłowiłem sobie. And that's when I had realized. Nie poklepałem się już. I didn't pat myself on the back anymore. Ponieważ kiedy Bóg przygotowuje kogoś, to nie jest ani moje zadanie, ani twoje, żeby przyprowadzić, żeby zmienić kogoś w jakiś sposób, bo my nie możemy. Because when God is preparing somebody, it's not your or my work that does it. To jest Bóg, który zmienia takiego człowieka. It is God that changes such person. To Bóg prowadził tego młodego człowieka, czy dał mu do zrozumienia w tym stanie światopoglądowym, w jakim on był. It was God that was leading that person and in that environment that he was in. Pokazywał mu pewne rzeczy, na które powinien zwrócić uwagę. He was showing him certain things that he should focus on. I wykorzystał ten stan ducha, świadomości i wiedzy, na jakim był. And he had used that state, his knowledge, his abilities, that level that he was at. Żeby go przyprowadzić do pewnego punktu, żeby mu konkretnie pokazać pewną ważną informację. To bring him to a certain point to show him important information. I okazuje się, że czasami to, co my jako ludzie możemy zrobić, to jest podzielić się czymś bardzo prostym. And it turns out that we as people, what can sometimes do is share something very simple. I zrozumiałem, że zobaczcie, to niewielkie kazanie, które mogłeś powiedzieć. And I've realized that this not a major sermon that you could have preached. Ale ten kontakt, jeden kontakt, być może jedna rozmowa niekiedy w niektórych wypadkach. But that contact, a single contact, perhaps a single conversation that you might have. Podzielenie się tym, co wiesz, być może to będzie jeden tekst biblijny. Sharing with what you know, perhaps it would only be a single Bible text, który niesamowicie może zaważyć w życiu innego człowieka, which could weigh so heavily in the life of the other person. Wcale to nie musi być skomplikowane. It doesn't have to be complicated. Może to być bardzo proste. It could be very simple. To nie ilość twojej wiedzy czyni, że ktoś przychodzi do Boga. It's not the amount of your knowledge that causes some a person to come to God. Ale to Duch Święty, który prowadzi tego człowieka w jego życiu. But it is the Holy Spirit that leads that person in his life. I niekiedy wykorzystując niektóre momenty różnego rodzaju rozmów i spotkań. And perhaps using certain moments, certain meetings or conversations. Ludzie otwierają oczy i widzą nagle Boga, który im wskazuje rzeczy, które oni poszukiwali. People open their eyes and they can see God showing them things that they were searching for. Ile osób z was? How many people? How many of you? A w jakiś sposób zobaczyło pewne rzeczy, ponieważ ktoś w jakimś miejscu czy momencie przyprowadził was do Boga. Were able to see certain things because someone at certain moment, at certain point brought you to God. W jakimś miejscu i momencie pokazał palcem pewne miejsce w twoim życiu albo pewne miejsce w twojej Biblii i twoje oczy się otworzyły. And at certain time or certain moment showed you something in your life or perhaps a point in the Bible. W jakiś sposób, czy słowem, czy czynem, pokazał wam wielkość Boga. In some way, whether through word or whether through a deed, showed you the greatness of God. Czy mogę zobaczyć, w jaki sposób ktoś... Widzę niektóre ręce tutaj. Can I see whether someone was touched? And I can see some hands. Widzicie, Bóg wykorzystuje nas bardzo często. God uses us very often. W tym, żeby komunikować Jego wolę. In so we could communicate His will.
Ale wszyscy jesteśmy w podróży wzrostu z Nim. But we are all on a journey of growing together with Him. Duch Święty nas prowadzi i uczy nas cały czas. The Holy Spirit is leading and teaching us all the time. Wiecie, kiedy myślę o ewangelizacji, when I'm thinking of doing God's work. Ewangelizacja to jest skomplikowane słowo. Evangelizing is a complicated I brzmi niekiedy jak czerwona płachta na byka dla niektórych. And to some it acts like a red rag to a bull. Ale pamiętam brat Polok kiedyś, Władysław Polok w Polsce kiedyś dał taką fajną definicję ewangelizacji. And I remember Pastor Polok sometime in Poland had given a very good definition of evangelism. Ewangelizacja jest wtedy, kiedy jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie znaleźć chleb. Evangelism is when one beggar is telling another beggar where to find bread. I o to tutaj chodzi. And that's what it's all about. I to nie chodzi o to, że ktoś jest mądry i wie tak dużo. And it doesn't mean that someone is so smart and knows so much. Ponieważ to Bóg pracuje w życiu pewnego człowieka i prowadzi tego człowieka do pewnych decyzji. Because it is God that leads a person and is guiding them towards certain decisions. Ale z drugiej strony, but on the other hand, możemy powiedzieć, bo spotkałem też takie opinie, we could say, because I have heard such opinions, że gdzie ludzie mówią, o, ja to nie wiem, ja to czym ja się podzielę? Well, I don't know. What am I going to share with? Ja nie mam nic szczególnego w swoim życiu, żeby się podzielić. I don't have anything special in my life that I could share. O, ja to może będę taką myszką i będę sobie siedzieć w rogu, a i lepiej, żebym nie mówił albo nie mówiła nic. And perhaps I'll be this little mouse sitting somewhere in the corner, and it is better for me not to say anything. Ale Bóg każdemu z nas ofiarował coś. But God has given something to each and every one of us. Jeżeli ewangelizacja to jest wtedy, kiedy żebrak jeden powie drugiemu żebrakowi, gdzie znaleźć chleb, and if evangelism is when one beggar tells another beggar where to find bread, to znaczy, że każdy z nas może wskazać, gdzie możemy znaleźć chleb, jeżeli wiemy o tym. That it would mean that each and every one of us can point out where to find bread if we know where it is. Czyli jeżeli wy macie jakikolwiek kontakt z Bogiem, so if you have got any contact with God, jeżeli wiecie, gdzie znaleźć chleb, if you know where to find bread, nie możemy o tym nie mówić tym, którzy są głodni i nie wiedzą, gdzie ten chleb znaleźć. We cannot speak of it to those who are hungry, who don't know where to find that bread. I bardzo często szukają po śmietnikach tego świata. And very often they're looking on the rubbish tips of this world. Podczas gdy my wiemy, gdzie mogą znaleźć chleb. And at the same time where we know where that bread can be found. Wiecie, kiedy myślę też o tych, którzy niekiedy mają tak niewiele do podzielenia się z innymi. When I'm thinking of those that have got so little to share with others. A jednak decydują się właśnie na podzielenie się tym. Yet they still decide to share with it. Myślę o takiej pewnej kobiecie, która wstydziła się tym, kim jest. I'm thinking of certain woman that was ashamed of whom of who she was. Ta kobieta wychodziła w środku dnia. Było to w Jerozolimie środek dnia, kiedy było najgoręcej. Po prostu najgoręcej w tym czasie. It was a lady in Jerusalem who would go out in the middle of the day when it was the hottest time. To była Samarytanka, to było w Samarii. It was in Samaria, it was a Samaritan woman. I ta właśnie kobieta wychodziła, nie chciała nikogo spotkać. And she was going out because she did not want to meet anyone. Ponieważ jej życie nie było najbardziej wzorowym życiem w społeczności. Because her life wasn't the exemplary life in her community. Nawet Samarytanie nie akceptowali tego, kim ona jest. Even the Samaritans didn't accept of whom she was. I spotkała Chrystusa. And she met Christ. I Chrystus nauczył jej pewnej lekcji. And Christ had taught her a certain lesson. Możecie czytać o tym w 4 rozdziale Ewangelii Jana. You can read about it in the 4th chapter of the Gospel of John. I Chrystus rozmawia z tą Samarytanką. And Christ is talking to that Samaritan woman. Nie osądzając jej. Not judging her. Po prostu stwierdzając pewne rzeczy, mówiąc jej o troszeczkę o jej życiu, o jej treści jej życia. Simply stating certain facts, telling her about her life. I w pewnym momencie, kiedy Samarytanka widzi, że nie musi się ukrywać,
przed Chrystusem tym, kim ona jest. And at certain time when this woman realizes that she doesn't have to hide before Christ of whom she is. Chrystus wie dokładnie, kim ona jest. Christ knows perfectly whom she is. Ale mimo to chce być w kontakcie z nią. Yet he still wants to be in contact with her. Mimo to because of that or in spite of that. Chce obdarzyć ją wodą życia, która stanie się źródłem wytryskającym ku wieczności w jej życiu. He wants to share with her this well of water that can be this springing well in her life. Cóż za niesamowite doświadczenie. What an amazing experience. Raz w swoim życiu spotkała taką osobę. Once in her life she had met such a person. Czasami Bóg wysyła różnych ludzi w naszym życiu do nas też. Sometimes or often God sends such people in our lives. Żeby coś powiedzieć, coś pozytywnego, coś, co zwróci uwagę na dawcę życia i energii. To tell us something positive, something that will point out the giver of energy. I zobaczcie, co się dzieje z tą kobietą. And take note what is happening to that woman. I czytam od wersetu 28. And I'm reading from verse 28. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? And the woman left her water pot, went her way into the city and said to all the men, come, see a man who told me all things that I've ever did. Could this be the Christ? Wcześniej nawet nie śmiała spojrzeć w oczy tym ludziom. Chciała, nie chciała, żeby ktokolwiek ją widział i z kimkolwiek miała jakikolwiek kontakt. Before that she didn't want to look at those people, didn't want to look in her eyes, didn't want to have any sort of contact with them. I jedyna rzecz, którą może się podzielić, to jest fakt, że jest ktoś, kto wie, jak brudna jest w swoim życiu. And the only thing she can share is the fact that there is someone who knows how dirty she is in her life. Ale sam ten fakt powoduje, że to znaczy, że jest ktoś, kto może oczyścić moje życie i chce was przyprowadzić do tego kogoś, kto moje życie oczyścił. But the same fact means that he's able to cleanse my life, and I want to bring you to the person who can cleanse my life. Ona nie miała żadnego teologicznego wykształcenia. She was not prepared theologically. Nie mówiła żadnych wielkich rzeczy. She had not spoken any great things. Powiedziała jedynie, że jest ktoś, kto w moim stanie spowodował, że moje życie nabrało innych kolorów. Chcę was przyprowadzić do tej osoby. All she said is there is a person who had caused my life to be seen in different colors and I want to bring you to that person. Cóż za fantastyczny koncept ewangelizacji. What a wonderful concept of sharing the gospel. Wydaje mi się, to jest właśnie to, czego Bóg mnie uczył w ostatnich miesiącach. And I believe this is what God is teaching me in the last months. I dlatego dzisiaj się dzielę tym z wami. And that's why I'm sharing all this with you today. Wiecie, nie ma nic bardziej ciekawego, fantastycznego niż słowa, które apostoł Paweł mówi. There's nothing more fantastic than the words that Apostle Paul is sharing with us. Apostoł Paweł jest zupełnie inną osobą niż ta Samarytanka. Apostle Paul is a completely different person than the Samaritan woman. Apostoł Paweł jest bardzo wykształconym człowiekiem. He is a very highly educated man. Który zna świetnie teologię, Pisma Święte i filozofię grecką. He knows the theology, the holy scriptures as well as Greek theology. Może używać różnego rodzaju podejścia do ludzi. He can use different ways of approaching people. Ale zobaczcie, co on pisze. But let us look at what he's writing. Tak naprawdę moc Boża ukazuje się w człowieku, który ma pragnienie przyprowadzenia innego żebraka do źródła życia i radości. The power of God is seen through a person who wants to bring another beggar to the source and of all the happiness. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy i tam werset 21 czytam i później w wersecie drugim też będę czytał werset drugi. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I'm reading 1 Corinthians chapter 1 verse 21 and then I'll read some more later. For since in the wisdom of God, the world through the wisdom did not know God. It is pleased God through the foolishness of messages preached to save those who believe. Dzielenie się
Bogiem jest bardzo proste. Sharing God is very simple. Nie ma takich, którzy będą powiedzieć: ach, to dzięki Twojej mądrości tak to wszystko wygląda. There are no people who can say, it's through your wisdom everything looks so. Ponieważ good. Bóg powołuje wszystkich nas do tego, żeby dzielić się tą radością, którą mamy w Chrystusie. Because God is calling all of us to share this a wonderful message that we've got in Christ. I nie chodzi tutaj o mądrość naszą, ale o moc Bożą w naszym życiu. It is not our wisdom, but God's wisdom in our lives. God's power. God's power. Czytam dalej, zauważcie, apostoł Paweł pisze dalej. Przeto, rozdział 2, wers 2, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Verse 2, chapter 2. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ponieważ On jest mocą moją. Because He is my power. On jest jedyną osobą, dzięki której możemy doświadczyć transformacji naszego życia. He is the only person through whom we can experience transformation of our lives. Czy mądry jesteś? Czy masz doświadczenie? Czy nie masz? Whether you're wise, whether you've got experience or you don't have. To Duch Święty przyprowadza ludzi do Chrystusa. The Holy Spirit brings people to Christ. A my często jesteśmy narzędziem. And we often are a tool. I niekiedy, tak jak w przypadku Joshua, wystarczy podać być może jeden tekst biblijny. And perhaps like in Joshua's case, all you need to do is give him a Bible text. Ponieważ Duch Święty prowadzi go już w jego życiu i wskazuje mu istotne rzeczy. Because the Holy Spirit is guiding him in his life and is showing him important things. To, co jest istotne tutaj, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze w liście do Rzymian, ten sam apostoł Paweł pisze w 10 rozdziale. In the letter to Romans, chapter 10. I tam możemy czytać od wersetu 12. 10 rozdział od wersetu 12. Reading chapter 10, starting from verse 12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Cóż za możliwość, cóż za perspektywa, cóż za obietnica. For there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Co za perspektywa? What a perspective. Ale dalej czytamy, jest tutaj problem. But then we keep on reading and there's a problem there. O ile możliwość jest dla wszystkich, even though the opportunity is for all, o tyle 13 werset mówi, każdy bowiem, przepraszam, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? How can they all call on him in whom they did have not believed? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? And how shall they believe in him of whom they have not heard? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? And how shall they hear without a preacher? Jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? And how can they preach unless they have been sent? Jak napisano, o jakie piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Wow. To jest właśnie powód, dlaczego jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. And this is the reason why we have been called the children of God. Bo jako dzieci Boże mamy przywilej dzielić się tą nadzieją, którą mamy z innymi. Because as God's children, we've got the privilege of sharing the gospel with those, with others. Zobaczcie, sam Jezus, jego pragnieniem było, kiedy odchodził do Ojca, mówi: słuchajcie, nie zapomnijcie tylko jednej rzeczy. Jesus himself, when he was leaving to his father, he said, please don't forget just one thing. Na koniec, ostatnie słowa, które być może bardzo dobrze znacie, w Ewangelii Mateusza zapisane są takie słowa. 28 rozdział i tam od wersetu 19. Matthew 28, starting at verse 19, we read. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem, a oto ja jestem z wami a po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always. Even unto the end of the age. Słuchajcie, ostatnie słowa, które są zapisane, z reguły ostatnie słowa są, niosą taką niesamowitą wagę, kiedy ktoś wypowiada ostatnie swoje słowa.
last words that are written, and usually the last words when someone had spoken them, carry so much weight, so much importance. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Go and make disciples of all the nations. Słuchajcie, przychodząc teraz na własne podwórko. Coming here onto our own backyard. Mamy tak wielu naszych braci i sióstr, którzy nie mają świadomości właśnie tego, gdzie znaleźć chleb. There are so many of our brothers and sisters who do not have the knowledge where to find the bread. Słuchajcie, żyjemy w czasach tak, jak gdyby to były czasy nowotestamentowe. We are living in a time, same time as if it was a New Testament time. Podobnie jak w Jerozolimie, to było miejsce, centrum, gdzie było masa różnego rodzaju języków, a tym jednym językiem, który łączył wszystkie te ludy, był grecki. And just like in Jerusalem, there was a center of knowledge and where a lot of people, a lot of languages were brought in together, and there was a language that brought everyone together, and that was Greek. Słuchajcie, dookoła żyjemy, dookoła nas mieszkają ludzie, gdzie możemy spokojnie powiedzieć, że reprezentują prawie że wszystkie narody z całego świata. Around us live people who we could say represent all the nations from all over the world. A tym językiem, który nas dzisiaj łączy, to nie jest grecki, ale angielski. And the language that is joining all of us together today is not a Greek language, but English. Czy widzicie podobne rzeczy, to co się działo w Nowym Testamencie i to, co może mieć miejsce dookoła nas dzisiaj? Do you see similarities between what was happening in Jerusalem and what could be happening here today? Cóż za potencjał? What a potential. Chcielibyśmy się podzielić teraz czymś, co dotknie niekiedy, jestem przekonany, wielu z nas głębiej. And now we would like to share something that I'm convinced will touch some people much deeper. Ale dlaczego o tym mówię? But why am I talking? Dlatego, że znowu na bazie tej lekcji, którą doświadczyłem. Because based on the lesson that I have experienced. To nie jest nasza praca w tym znaczeniu. It is not our work in this meaning of. Że my musimy coś nie wiem, zmienić kogoś czy dotknąć serca kogoś. That we have to change someone or touch somebody's heart. My mamy być tam, aby się stworzyć możliwość, aby ta osoba usłyszała o kimś, kto zmieni ich serce. We are to be there so the person could hear or respond about something that could change their heart. Kto dotknie ich serce. Who touches their heart. Czy rozumiecie, o czym mówię? Do you know what I'm talking about? Czy zgadzacie się z tym? Do you agree with that? Bóg jest tym, który posyła nas po to, żebyśmy uczynili różnicę. God is the one that sends us so we could make a difference. Słuchajcie, bardzo często zaangażowani jesteśmy w różne rzeczy. Very often we are involved in many things. Ale to, o czym ja teraz mówię, but what I'm talking about now. To mówię o dotknięciu dusz ludzkich dla wieczności. I'm talking about touching people's souls for eternity. Coś, do czego sam Chrystus nasz Zbawiciel powołał nas. Something that Jesus Christ himself has called us to. Mam nadzieję i zresztą mamy wielu różnych gości. Jestem przekonany, że będziemy mogli doświadczać i widzieć Ducha Świętego działającego w życiu innych ludzi. I sincerely hope and I know that we've got so many guests that we will be able to experience Holy Spirit working in somebody's life. I to jest moją radością. And that is my happiness. Ale mówię też o tym dlatego, że dzisiaj, teraz chciałbym poprosić wszystkich z was. But I'm also speaking of that because I would like to call all of you. Którzy by chcieli stać się tymi nogami zwiastującą tą radosną nowinę. Who would like to become the legs preaching this very good news. Do przodu tutaj, żebyście przyszli. To come forward. Chciałbym szczególnie modlić się właśnie za to. I would like to pray specifically for that. Chciałbym, żebyście przyszli tutaj, wszyscy, którzy macie pragnienie partycypować w tym procesie dzielenia się tą dobrą Ewangelią. I would like to call everyone who wants to share this good news to come forward. Bo chciałbym, żebyśmy mogli prosić Boga praktycznie i aktywnie o Jego błogosławieństwo. Because I would like to ask God practically for His blessing. Ja wiem, że wielu z was już zadecydowało, czy poprosiło o to, żeby dostać te broszury, te ulotki. I know that many of you have already asked
to be given those brochures. Ale chciałbym, żeby ci, którzy myśleli nad tym, albo ci, którzy zdecydowali właśnie dzisiaj właśnie być częścią tego dzielenia się dobrą nowiną. But I would like those who have thought about it or today have decided to be part of this good news. Aby mogło przyjść i stanąć tutaj. To be able to come here and stand here. Podejdźcie bliżej, proszę, jeszcze. Please come closer. Podejdźcie bliżej, bo jeszcze bliżej. Come even closer, please. Chciałbym, żebyśmy teraz mogli zadedykować. Ja wiem, że niektórzy z was nie przyjdą, ponieważ mają problemy z chodzeniem, mają problemy z nogami. Nie przejmujcie się o to. I know that some of you might not be able to come because you've got problems with your feet, with your legs. You're unable to. Dlatego was bardzo chcielibyśmy prosić, abyście zanosili codziennie w modlitwach każdą osobę, która zostanie odwiedzona przez właśnie te osoby. That's why I would like to ask you to bring in your prayers. Each and every person that will be bringing this good news. Proszę, aby starsi położyli ręce na te osoby. I would like the elders to place their hands upon those people. Chcielibyśmy się dzisiaj modlić. We would like to pray now. Panie Boże, our Lord, dedykujemy teraz nasze życie. We dedicate now. Oddajemy się w Twoje ręce. Placing it in your life, in your hands. Jesteśmy tymi żebrakami, because we are these beggars, którzy też zmagają się z różnego rodzaju wyzwaniami i problemami, who are also struggling with various challenges and problems. Ale Ty pokazałeś nam, gdzie jest chleb, gdzie możemy znaleźć chleb życia. But you have shown us where bread is, where we can find the bread of life. Dzięki czemu nasze życie zaczęło wytryskiwać ku Twojej chwale, ku Twojej służbie. That's why our life started upwelling to eternity. Poznaliśmy żywą wodę, którą Ty jesteś. Got to know the true water, water of life, who you are. Błogosław każdą osobę, która teraz tutaj stoi, ponieważ będzie dzielić się tymi różnego rodzaju ulotkami. Bless each person that's standing here, because they will be sharing those leaflets. Naszym pragnieniem jest nic innego, jak tylko wskazać innym Ciebie i pokazać im, gdzie jest chleb. Our will is nothing else but for you to show those people who you are, where the true bread is. Aby ich życie, a także nasze, mogło być powiązane tą nicią oddania Tobie. That their lives and our lives will be intertwined with this twine of giving ourselves to you. Abyśmy mogli być częścią działalności Ducha Świętego poprzez posłanie. That would be part of the work of Holy Spirit through being sent. A Ty będziesz tym, który zmienia serca ludzkie na naszych oczach także. And you will be the one that will change hearts of people before our eyes. Dziękujemy Ci za tą łaskę i możliwość bycia częścią tego. Thank you for the privilege of being part of it. Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś nas godnymi zostawienia takiego skarbu w rękach Kościoła Twojego. I thank you for finding us worthy of having such a gift in our hands. W naszych rękach. Of your church in our hands. Boże, daj, aby nasze nogi stały się błogosławieństwem dla tej społeczności dookoła nas tutaj. God, please allow our legs to be blessing for the community all around us. Boże Święty, proszę Cię, aby te koncerty dzisiaj, które będą miały miejsce jutro, aby były podłożem do tego, żeby ktoś mógł poznać Ciebie. Please allow the concerts tonight and tomorrow to be a foundation for someone to find you. Czy zobaczyć Ciebie. Or to see you. Błagam Cię o moc Ducha Świętego w naszym życiu. I ask you for the power of Holy Spirit in our lives. I proszę Cię, aby to, co się działo w Jerozolimie w czasach apostolskich. And I ask you of what has happened in Jerusalem in apostolic times. Aby miało miejsce dzisiaj. For it to happen today. W naszym czasie. In our time. W naszym zborze. In our church. Tu w Dandenongu. Here in Dandenong. A oddajemy się teraz w Twoje ręce. And we place ourselves now in your hands. I prosimy o to gorąco w imieniu i dla zasług Jezusa Chrystusa, naszego Pana. And we ask for it in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.